Jakiś czas temu cały świat usłyszał, że Pogba jest szantażowany i był przetrzymywany w apartamencie w Paryżu. Jednym ze sprawców miał być jego starszy brat, który co chwilę ujawnia kolejne szokujące informacje na temat Paula, jego agentki Rafaeli Pimenty, a także napastnika PSG Kyliana Mbappe. O co w tym wszystkim chodzi? Czego żądają porywacze? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w zeznaniach piłkarza, które złożył przed francuskim sądem. Ja nazywam się Mateusz, a wy oglądacie Boisko Prawdy. 19 marca tego roku przyjaciele z dzieciństwa Pogby oraz dwóch innych uzbrojonych mężczyzn w kominiarkach mieli porwać piłkarza i przetrzymywać go w jednym z mieszkań w Paryżu, gdzie dokładnie zażądali od niego zapłaty ponad 60 milionów złotych. Miały to być pieniądze za rzekomy parasol ochronny, który rozłożyli nad piłkarzem 13 lat temu. Jeden rok protekcji za 1 milion euro. Pamiętam tylko jedno. Bardzo się wtedy bałem. Nie wiedziałem, do czego oni są zdolni. W pewnym momencie dwóch zamaskowanych mężczyzn wycelowało we mnie broń. Wtedy nie miałem innego wyjścia i w obawie o własne życie zapewniłem ich, że zapłacę tyle, ile oczekują. Zrozumcie proszę, nie mogłem w tej sytuacji nic zrobić. Zostałem nagle napadnięty i znajdowałem się w sytuacji zagrożenia życia. Są to zeznania Pogby, do których dotarła francuska gazeta La Parisienne. Jak się później okazało, to był dopiero początek poważnych problemów. Jednak, zanim do nich przejdziemy, to z racji faktu, że zbliża się mundial, mam dla was fajną propozycję od partnera dzisiejszego odcinka. Footballteam.pl to darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego, w której możemy wcielić się we własnego piłkarza. Rozwijać go, trenować, pracować, otwierać paczki, a także brać udział w piłkarskich ligach internetowych, gdzie rywalizujemy z innymi prawdziwymi graczami. I z tego miejsca chciałbym was zaprosić do swojego klubu, byśmy razem mogli podbić wszystkie dostępne ligi. Ich jest całkiem sporo, bo mamy aż 4 ligi, Superligę, Puchar Krajowy, ale także turniej europejski, no i rzecz jasna najważniejsze, czyli turniej mistrzów. Aktualnie do klubu mogę przyjąć 14 osób, bo liczba miejsc jest ograniczona, więc nie ma na co czekać, tylko grać i wysyłać swoje podanie do klubu. Dodatkowo załatwiłem dla was delikatną pomoc na start. Rejestrując się z linku w opisie, dostaniecie bonus w postaci 200 punktów energii. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia na boisku, a teraz wracamy do bohatera tego odcinka. Zaledwie miesiąc od porwania bandyci ponownie przyjechali do Pogby, a dokładniej na teren bazy treningowej Manchester United oraz w lipcu, gdy piłkarz przeszedł już do Juventusu Turyn. To właśnie wtedy Francuz dostrzegł i zrozumiał, że jednym z szantażystów jest jego starszy brat Matthias Pogba. Po tym spotkaniu zwrócił się o pomoc do prawników starej damy, którzy doradzili piłkarzowi, zresztą bardzo dobrze, by ten natychmiast zgłosił tę sprawę na policję. Ustalenie motywu zawsze jest jedną z najważniejszych rzeczy w każdym śledztwie, bo dzięki temu można szybciej i dokładniej wytypować podejrzanych sprawców. Dlatego w trakcie kilku godzin innych zeznań funkcjonariusze mieli wypytywać Pogbę o wiele historii z przeszłości i dzięki temu w końcu udało się połączyć kropki i dojść do prawdopodobnych sprawców. Okazało się, że Francuz już od wielu lat pomagał swoim przyjaciołom z dzieciństwa, ale przestał, gdy tylko dowiedział się, że nagle z jego karty bankowej zniknęło, uwaga, 200 tysięcy euro. Piłkarz podejrzewał, kto to mógł zrobić, dlatego zwrócił się do tej osoby i po prostu kazał się jej wyprowadzić z jego apartamentu znajdującego się w Manchesterze. Policja w trosce o bezpieczeństwo piłkarza zapewniła mu prywatną ochronę, a prokuratura wszczęła sprawę o szantaż przez zorganizowaną grupę przestępczą. Jednak w całym tym zamieszaniu bardzo dobrze odnajduje się główny podejrzany, Matthias Pogba, który tak jak obiecał dotrzymuje słowa i cyklicznie informuje opinię publiczną o mrocznych działaniach swojego brata Paula. W tym celu założył nawet konto na Twitterze, z którego możemy dowiedzieć się o wielu naprawdę intrygujących wątkach. Matthias opublikował specjalny materiał, w którym opowiada, że jego młodszy brat już od kilku lat korzysta z usług prywatnego szamana z Gwinei, którego głównym zadaniem było rzucanie klątw na innych piłkarzy. Opowiedział także o meczu Ligi Mistrzów z 2019 roku, w którym to PSG zagrało przeciwko Manchesterowi United. To właśnie wtedy Paul Pogba miał poprosić o pomoc zawodowego szamana, którego głównym zadaniem
zadaniem było rzucenie klątwy na Kyliana Mbappe. Paul, on zrobił wszystko, co możliwe, aby tylko zbliżyć się do niego, udając, że jest jego przyjacielem. Często do niego dzwonił, wiele razy widziano ich razem. Tak powiedział na filmie Matias. Ten wątek dodał oliwy do ognia i funkcjonariusze prowadzący sprawę Pogby podłapały ten temat i zapytali go wprost, czy to prawda. Ten jednak stanowczo zaprzeczył, aby kiedykolwiek taka sytuacja miała miejsce. Na tym samym filmie nie zabrakło także innych tajemniczych historii. Zdaniem szantażującego, Paul Pogba obraca się w środowisku przestępców, co skutecznie wykorzystuje, aby w ten sposób ochraniać samego siebie na ulicy i przy okazji robić z nimi dziwne interesy. Powiedział także, że wielu ich wspólnych krewnych odeszło już z tego powodu na drugi świat. Prawnicy Paula wydali specjalne oświadczenie. To, co ostatnio opowiada Matias Pogba w mediach społecznościowych, nie jest zaskoczeniem. To kontynuacja gróźb skierowanych do Paula Pogby przez zorganizowaną grupę przestępczą. Nie będziemy dalej komentować prowadzonego dochodzenia w tej sprawie. Na te słowa zareagował również Matias, który śmiejąc się skwitował: spodziewałem się tego. Mój brat w końcu pokazuje swoje prawdziwe ja. Kłamie na policji, przez co chce mnie teraz wysłać do więzienia. Ale ja wiedziałem, że będzie tak robił. Ja na swoje słowa mam dowody, a rzeczy, o których wspominam, miały miejsce w rzeczywistości. Na razie są to już wszystkie informacje, jakie wyszły na światło dzienne, jednak podejrzewam, że to, co usłyszeliśmy, to dopiero wierzchołek góry lodowej, a podobnych oskarżeń na pewno będzie więcej. Tylko problem polega na tym, że dalej są to słowa przeciwko słowom i żadna ze stron nie pokazuje konkretnych dowodów, które mogłyby potwierdzić niektóre przytoczone historie. Dlatego nie ma co zbyt pochopnie obierać którejkolwiek ze stron i najlepiej będzie, jak poczekamy na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Jedyne, co jest pewne i jednocześnie bardzo smutne, to fakt, że dwóch bliskich sobie braci, bo przecież mieszkali razem, wychowywali się razem i oboje są zawodowymi piłkarzami, toczą aktualnie ze sobą paskudną wojnę i to na oczach wielu milionów kibiców. I właśnie tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy materiał. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, a jak jeszcze napiszecie miły komentarz, to już w ogóle moje serduszko będzie zachwycone, tym bardziej, że włożyłem wiele serca w przygotowanie tego filmu. Z mojej strony to wszystko i do usłyszenia już wkrótce.